play-offy są po to, żeby grać o jak najwyższe cele. Tym celem w tym sezonie Śląska jest awans do Ekstraklasy. Ustanowiliśmy rekord, natomiast no teraz to już trzeba o tym zapomnieć. Już nie ma żadnych rekordów, wyrzucić to z głowy. Trzeba po prostu grać i wygrać play-off. Tutaj już nie ma sentymentów żadnych, bo po prostu kto przegrywa, ten się nie liczy. Nie ma różnicy, czy wygra się jednym punktem, czy 40. Najważniejsze jest zwycięstwo. Jeżeli Radek, jeżeli Mroczek, jeżeli Figier i pozostali koledzy będą grali to, co na początku sezonu grali, nie będą tutaj kombinować i wymyślać jakichś nowych rozwiązań, to nie będzie problemu. Trzeba być od początku do końca skoncentrowanym na 100%. Tutaj nie ma momentu na słabości, nie ma momentu na pomyłki. Zespoły, które są niżej w tabeli, one nie mają nic do stracenia, one mogą tylko zyskać. I dla nich myślę, że sam awans do dalszej rundy rozgrywek może być dużą niespodzianką, a nawet sensacją w pojedynku ze Śląskiem. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zespół Śląska nie awansował. Tutaj będą się liczyły zespoły Śląska, Kutna, Torunia i chyba Krosna. Na pewno trzeba uważać na każdy zespół, bo każdy zespół by nie chciał ukąsić, każdy zespół będzie chciał wygrać. To nazwać wojną. Będzie wojna o awans, wojna o sukces i historyczny powrót do Ekstraklasy. Tutaj nie ma co kalkulować. Nie ma już kolegów, przyjaciół, to po prostu trzeba wyjść, wygrać swój mecz i przejść do kolejnej rundy. Trzeba po prostu wyjść, zdominować przeciwnika, pobić i wygrać. No, proste.